Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mija godzina 10.15, czwartek, a to oznacza kryptoczwartek i ze mną jest Arkadiusz Jóźwiak. Witam serdecznie, Arku. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich Państwa. Arku, może na początek zadam Ci pytanie, krótki komentarz, prośba dotyczący artykułu, który możecie Państwo znaleźć i pewną analizę na comparik.pl, czyli informacja o tym, że Bitcoin w ostatnich 24 godzinach jest w miarę stabilny i utrzymuje swój kurs w okolicach i jego wycena jest $41,000 plus minus, trochę z górką ostatnio. A bardziej pytanie jest, dlaczego Bitcoin stoi w miejscu, a Avalanche i Solana spadają odpowiednio 16% i 9%. No, właściwie moglibyśmy powiedzieć, że Bitcoin już nie stoi w miejscu, stał w miejscu, natomiast sporo zmieniło się wczoraj wieczorem i wczoraj wieczorem notowania Bitcoina doświadczyły dość ładnego wzrostu. Obecnie za jednego Bitcoina płacimy już prawie $43,000. I zdaje się, że ten wczorajszy wieczór przyniósł całkiem sporo pozytywnych informacji, jeżeli chodzi o perspektywy na przyszłość. Oczywiście było pewne... dlatego, że poniedziałkowa sesja przyniosła całkiem sporą wyprzedaż. Było to odzwierciedlenie tak naprawdę decyzji o tym, że sporo inwestorów pozamykało swoje pozycje warte setki milionów dolarów, w efekcie czego Bitcoin i Ethereum zanotowały spore spadki, szeroki rynek także spadł. I później rynek się ustabilizował. Po poniedziałkowej wyprzedaży nie mieliśmy dalszego ponadprzeciętnie dużego spadku. Zdaje się, że inwestorzy czekali tak naprawdę na wczorajszą decyzję monetarną amerykańskiej rezerwy federalnej. Ta, choć zgodnie z oczekiwaniami zdecydowała się utrzymać swoje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, to jednak w komunikacie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyła. Zaskoczyła oczywiście inwestorów na rynkach ryzykownych, czyli i akcji, i kryptowalut. Natomiast sam dolar amerykański doświadczył bardzo silnej wyprzedaży, w efekcie czego założę, że w najbliższej przyszłości notowania dolara względem polskiego złotego powrócę w rejon listopadowych doków, czyli w okolice 3 zł 93 groszy, a jeżeli spadną poniżej tego pułapu, to dolar będzie w stosunku do polskiego złotego najtańszy od września 2021 roku. Natomiast wracając do samego Bitcoina, do tego, co sprawiło, że na przestrzeni ostatnich kilku godzin jednak Bitcoin dość wyraźnie wzrósł, to zerknijmy sobie nie tyle na wykres, co właściwie na to, co znajduje się w raporcie czy w komunikacie po grudniowym posiedzeniu Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Nie chodzi o sam raport, chodzi raczej o dot plot, czyli przysłowiowe kropki. Kropki, które obrazują nam podejście członków Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku do przyszłej polityki monetarnej. I te kropki, które opublikowane zostały wczoraj o godzinie 20 czasu polskiego, bardzo pozytywnie zaskoczyły, dlatego że wynika z nich, iż Rezerwa Federalna jest gotowa na to, aby w przyszłym roku ciąć stopy procentowe zdecydowanie bardziej agresywnie niż zakładał to rynek. A przypomnijmy, że rynki finansowe na przestrzeni ostatnich 2-3 miesięcy i tak już dość mocno zrewidowały swoje oczekiwania, bo choć jeszcze do niedawna zakładano, że po raz pierwszy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych obcięte zostaną, obniżone zostaną dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, tak później to wszystko zostało zrewidowane i ten termin pierwszej obniżki wahał się pomiędzy połową marca przyszłego roku a początkiem maja. Jak zerkniemy na te bieżące oczekiwania, to one są już bardzo, bardzo wyraźne. Mamy ponad 72% szans na to, że Rezerwa Federalna zdecyduje się po raz pierwszy obniżyć stopy procentowe już w drugiej połowie marca, czyli właściwie na drugim z rzędu posiedzeniu. Stopy w styczniu będą utrzymane na niezmienionym poziomie, natomiast to, co rzuca się bardzo mocno w oczy, to jest bardzo duża różnica w wycenie. Przypomnijmy, że jeszcze nawet tydzień temu, kiedy inwestorzy rzeczywiście wyceniali jakieś większe prawdopodobieństwo na to, że być może ta pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nastąpi w marcu, to różnica pomiędzy tym, że stopy zostaną w marcu obniżone, a zostaną utrzymane, była marginalna. Mieliśmy powiedzmy 48, 49, czasem 50 kilka procent szans na to, że te stopy zostaną obniżone już w marcu i niewiele mniej, że w marcu zostaną jeszcze utrzymane na niezmienionym poziomie. Teraz ta
dysproporcja jest gigantyczna. Mamy 72% za tym, że w marcu stopy zostaną obniżone i niespełna 10% tylko za tym, że zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie. Do tego wszystkiego inwestorzy na tyle zrewidowali od wczoraj swoje oczekiwania dotyczące przyszłej polityki monetarnej, że zakładają, iż Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku na każdym kolejnym posiedzeniu do końca przyszłego roku będzie obniżał stopy procentowe. Takich założeń nie mieliśmy do tej pory, więc biorąc pod uwagę, że luzowanie polityki monetarnej wpływa zwykle pozytywnie na aktywa ryzykowne, można oczekiwać, że w najbliższym czasie i rynek kryptowalut, i rynek akcji będą dość ładnie zwyżkować. Jeżeli chodzi o Bitcoina, oczywiście widzimy pewną odbudowę po tym, co wydarzyło się w poniedziałek. Jeszcze całkowicie te poniedziałkowe spadki nie zostały zanegowane, bowiem Bitcoin spadał tak naprawdę z poziomu niemal 45 tysięcy dolarów. My jesteśmy poniżej 43 tysięcy dolarów. Natomiast zdaje się, że kwestią czasu jest powrót właśnie w okolice 44,5-45 tysięcy dolarów. A jeżeli tak... dalszej zwyżki. Tu można patrzeć na interwał tygodniowy, można patrzeć na interwał dzienny. Zauważymy, że kolejny bardzo ciekawy opór to jest 45,5 tysiąca dolarów i dalej nawet granica 48 tysięcy dolarów. Oczywiście docelowo, prawdopodobnie w perspektywie całego przyszłego roku można oczekiwać, że Bitcoin będzie zmierzał po nowe ATH, czyli po nowe rekordy wszechczasów. Ja mówiłem o tym już od jakiegoś czasu i za każdym razem zaznaczałem, że nie oczekuję wybicia nowego ATH przez Bitcoina jeszcze w tym roku. To zdanie podtrzymuję. Mamy połowę grudnia. Można oczekiwać, że okres świąteczno-noworoczny będzie na rynkach finansowych nieco spokojniejszy, natomiast zakładałbym, że od połowy stycznia na rynek powróci zdecydowanie większa zmienność, będzie ona napędzana czynnikami fundamentalnymi, takimi jak właśnie rozpoczęcie niedługo cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Do tego dochodzi oczywiście ta samospełniająca się przepowiednia o tym, że halving zwykle winduje nam notowania Bitcoina i ten po halvingu rośnie bardziej niż przed, a przed i tak już bardzo ładnie wzrósł. No i oczywiście wszyscy w dalszym ciągu czekają na zatwierdzenie wniosków o utworzenie funduszy ETF spot na Bitcoina, które też mają zwiększyć popyt na wirtualne aktywa, konkretnie akurat w tym przypadku na Bitcoina, ale trzeba pamiętać o tym, że Bitcoin i szeroki rynek kryptowalut, czyli altcoiny, są ze sobą bardzo mocno dodatnio skorelowane. Warto też zerknąć sobie na notowania Ethereum. Tam jest pewna różnica względem tego, co działo się na Bitcoinie i z takiego czysto technicznego punktu widzenia Ethereum można powiedzieć, że prezentuje się nawet nieco ciekawiej, nieco lepiej niż Bitcoin, dlatego że Bitcoin spadał w trakcie poniedziałkowej sesji, ale ta wyprzedaż nie dotarła do żadnego istotnego pułapu wsparcia. Ethereum z kolei do takiego bardzo ciekawego wsparcia nam dotarło. Jest to granica 2150 dolarów. Jak go dalej troszeczkę, to widać dość ładnie, że jest to poziom, który już w przeszłości był testowany jako opór. Teraz został przetestowany jako wsparcie. Do tego wszystkiego jest to granica, która już z takiego czysto technicznego punktu widzenia wypada bardzo blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu wzrostowego, więc pojawienie się poniekąd reakcji popytowej w tak istotnym pułapie nie powinno być dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem. Wczoraj Ethereum zyskiwało ponad 2,5%. Dziś o poranku też obserwujemy niewielki wzrost i w mojej ocenie, jeżeli tylko ta zwyżka będzie kontynuowana, to kurs tej kryptowaluty może zmierzać w kierunku ostatnich wierzchołków, czyli 2350 do 2400 dolarów. Natomiast jeżeli wybijemy powyżej tego pułapu, to tutaj siatka kolejnych oporów, do których Ethereum może w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, bo nie zakładam, że wydarzy się to w perspektywie dnia czy dwóch, jest dość gęsta. Mamy okolice 2500 dolarów, kolejny opór, 2730 mniej więcej kolejny opór i blisko 3000 dolarów następny. Jak zerkniemy na interwał tygodniowy, nie chcę aż tak bardzo się rozwodzić na tym interwale dziennym, natomiast mamy bardzo, bardzo liczne poziomy 3150, 3270, 3500, 3600, 3900 dolarów, więc zanim Ethereum wybije nowe rekordy wszechczasów, będzie musiało pokonać całkiem sporo ciekawych oporów. Oczywiście można brać pod uwagę i zakładać, że nie przy każdym kurs kryptowaluty będzie się zatrzymywał, nie od każdego będzie się odbijał i dojście do każdego z tych poziomów nie będzie wiązało się z tym, że później będziemy obserwowali korektę spadkową. Prawdopodobnie część z tych stref zostanie po prostu wybita bez jakiegoś większego zatrzymania, natomiast ciężko jest na ten moment oszacować, który poziom zostanie bez problemu pokonany, a przy którym jednak rynek na chwilę się zatrzyma. Niemniej jednak
Tak jak jeszcze wczoraj, powiedzmy o poranku, wczoraj po południu, można było mieć różne nastroje, można było oczekiwać, że spadki na rynku kryptowalut będą jeszcze kontynuowane, bo nie wiadomo było, co zrobi Rezerwa Federalna. Tak wczorajsze wieczorne wystąpienie, ten komunikat, ta zmiana dotycząca przyszłej polityki monetarnej, bardzo gołębia zmiana, jakby nie patrzeć, napawa naprawdę bardzo mocnym optymizmem, jeżeli chodzi o perspektywy dla rynku kryptowalut. Z mojej strony to by było na tyle. Ja bardzo serdecznie oczywiście Państwu dziękuję za udział w tym kolejnym czwartku na rynku kryptowalut.